Hej, audycja Mind Energy inspiruj się momentem. Z wami ja, Kasia Kulikowska. Witam was wszystkich i audycja powraca. I też chyba każdy z nas, każdy ze studentów ma pewne czynności, ma pewne obowiązki, które wykonujemy każdego dnia. Aczkolwiek, czy zawsze to jest spójne z tym, do czego dążymy, jaki jest nasz cel, jaki jest nasz plan? Nie. I właśnie jak znaleźć ten sposób, żeby zostawać samym sobą, aczkolwiek dążyć do czegoś tego, o czym marzymy i głównie o tym, jak nie zapominać o swoich marzeniach. Dzisiaj porozmawiam z moim gościem. Otóż dzisiaj z nami jest ekspert do komunikacji marketingowej, do tworzenia marek, autor książek, bloger i też wykładowca Kolegium Civitas, Grzegorz Koson. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. I najpierw chciałabym, żeby pan troszkę mógł przedstawić nam, czym dla pana jest motywacja. Dla mnie motywacja jest energią, która płynie z środka. Czymś, co pozwala, niezależnie od tego, co jest na zewnątrz, jak wygląda dzień, albo co nas spotkało wczoraj lub przedwczoraj, znowu wstać z łóżka, uśmiechnąć się i pójść dalej. A dzięki czemu to może się pojawić, albo jak zrobić tak, żeby ta motywacja była z nami tak permanentnie, a nie tylko w jakieś chwile, raz dziennie, nie wiem. Nie wiem, myślę, że każdy z nas dysponuje jakimś ograniczonym zasobem energii. I myślę, że nie wiem, tak, ja przynajmniej się staram w swoim, nie wiem, codziennym życiu, w pracy, w czymkolwiek robię, bardzo tą energię chronić. To znaczy, że staram się omijać pewne miejsca, staram się omijać pewnych ludzi, którzy, okej, to nie zawsze jest oczywiście możliwe, ale prędzej czy później widzisz, czy coś ci daje energię, czy coś ci tą energię po prostu zabiera i staram się tą energię chronić. Przy czym mówiąc energia, to jest jakaś metafora, bo energią może być też czas. Mamy ograniczony zasób czasu. Ten czas jest niezwykle po prostu cenny. I mimo, że na początku drogi życia wydaje się, że tego czasu jest bardzo dużo, to wierzcie mi, że z każdym rokiem, przeżytą dekadą, tego czasu jest jak gdyby coraz mniej, a więc bardzo rozsądne używanie tego czasu. Ale też takie bardzo proste fizyczne rzeczy, jak dbanie o własne ciało, dbanie o sen. One jak gdyby bardzo, bardzo dużo dają, ale w tym, na samym początku, na samym wstępie, zadając też to pytanie, wspomniałaś się o tym dużym celu. Jeżeli mamy ten po prostu duży cel, różnie to różni ludzie nazywają, ale jakąś taką, nie wiem, swoją wewnętrzną, dużą motywację, czy ideę, do którego dążymy, to mając wyznaczony kierunek, albo chociaż azymut, to łatwiej nam jest tą energią zarządzać. Tak myślę, ale też można popatrzeć na te czynności, które po prostu wykonujemy codziennie, czy coś nam energię daje, czy coś nam energię zabiera. Często jest tak, że mimo, że jesteśmy bardzo zmęczeni, a jeżeli naprawdę robimy to, co kochamy i to, co nas kręci, to mimo tego fizycznego zmęczenia mamy tą energię, a często są jakieś, nie wiem, czynności, które są taką przysłowiową czarną dziurą i tą energię po prostu zabierają. To na ile to jest możliwe po prostu chronić się. Ja też od kilku lat na przykład, to jest akurat rzecz, która się zdarzyła po tym, jak wróciłem z Jerozolimy, w ogóle nie oglądam telewizji. W ogóle nie słucham radia. W ogóle nie czytam gazet. Naprawdę nie wiem, co się dzieje w takim szerokim, dużym świecie. I prawdę mówiąc, chyba nawet nie chcę wiedzieć. Te obszary, które mnie interesują, to i tak wiem, co po prostu, co mówiąc przysłowiowo, jest grane, ale staram się, żeby te rzeczy z zewnątrz mnie po prostu nie rozpraszały. I to jest naprawdę taka rzecz, która
Nawet jak, nie wiem, jadę pociągiem, czy ktoś siedzi naprzeciwko mnie z gazetą, no to staram się zmienić miejsce albo po prostu odwrócić wzrok, ale bardzo chronić siebie od tych zewnętrznych po prostu bodźców, bo one są mega rozpraszające i one zawsze będą tą energię w jakiś sposób zabierały. Nie wiem, czy to jest odpowiedź na to pytanie, ale... Pewnie, że jest też ciekawie, jest, bo dużo ludzi też pyta, czy da się żyć bez jakichś mediów takich podstawowych jak telewizja, praca. To jest bardzo dobry przykład, że da się, da się. A jeżeli rozmawiamy o internecie, jaki ma pan do tego stosunek, że tak powiem, Też staram się go ograniczać. Naprawdę, okej, mam ileś, nie wiem, newsletterów, tych rzeczy, które i tak mnie interesują, to i tak do mnie przyjdą, ale jak gdyby cały po prostu internet też dla mnie wpadł do worka pod tytułem prasa, radio, telewizja. Teraz w tych nowych aktualizacjach na iPhone'ie jest ta blokada czasu używania. To jest świetna rzecz, naprawdę. To jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne, to jest duży krok naprzód, bo widzę po prostu, że te 5-10 minut przysłowiowych minęło i jestem odcięty od tego. Chyba nawet z tego, co wiem, wszystkim naszym też słuchaczom mogę polecić taką aplikację jak Forest, chyba się nazywa, że przez 15 minut nie wolno korzystać z telefonu. Jak jakby minie te 15 minut, to może wyrosnąć jakieś drzewko i tak dalej, i tak dalej. Wow, jakoś to na jakieś nawet cele charytatywne idzie. Świetno, fajno. Działa, próbuję, więc... Okay. Zapiszę sobie. Forest. A jak na przykład już się zdarzyło tak, że mamy do czynienia z osobą, która czujemy, że będzie miała negatywny wpływ na nas, albo jakieś zewnętrzne czynniki, ale nie możemy siebie od tego ograniczyć, tak, bo to jest rzeczywistość. Jak można z tym się borykać, albo w ogóle nawet jakoś ominąć to, spróbować? Nie wiem, ostatnio świetną rzecz słyszałam od jakiejś mądrej osoby, a propos kategorii wampir energetyczny. Tak. Bo są tacy ludzie. A ja też często zauważyłem, że są kategorie osób lub miejsc, że po jakimś, nie wiem, spotkaniu, rozmowie, czymkolwiek, mam wręcz fizyczną chęć i odruch, żeby umyć ręce. Nie wiem, i ta osoba mi powiedziała, że to jest absolutnie zrozumiałe, bo woda pochłania energię. Czyli jeżeli mamy do czynienia z czymś takim po prostu negatywnym, to dobrze się jest umyć. Ten ktoś mi też podpowiedział coś takiego, że fajnie jest nosić ze sobą kamienie, jakieś po prostu określone, znaczy nawet chyba to były zwykłe kamienie, ale kamienie też pochłaniają energię. Nie wiem, postaram się maksymalnie ten kontakt zminimalizować, wziąć też taką poprawkę, albo takie założenie, że wszystko, co powie ta osoba, czy to zrobi ta osoba, to trzeba wziąć jakiś duży nawias. Ja wiem, że w świecie idealnym po prostu takich osób by nie było, ale niestety nie żyjemy w tym świecie idealnym i trzeba jakoś się przed nimi bronić. Myślę, że trzeba po prostu chronić siebie, absolutnie. Czyli takie kontakty po prostu minimalizować, jeżeli to jest możliwe. Nie wiem, nie mam tutaj chyba dobrej rady poza umyciem rąk i tymi kamieniami. Dobra, aczkolwiek takie proste i tak chyba działa. I teraz tak, już wiemy, jakby komunikować z otoczeniem. I czym mogą się motywować studenci, a zwłaszcza absolwenci. I chodzi mi o to, że na przykład absolwent, który jakby już kończy już swoją przygodę z uczelnią, z tym życiem studenckim, jeszcze nie ma tej pracy wymarzonej i nie wie, jak znaleźć siebie w tym świecie. Może jakieś takie porady albo jakieś nastawienie, jak odnaleźć ten kierunek, biorąc pod uwagę swoje doświadczenie i też pewną wiedzę, które dostaliśmy studiując. Znaczy ja wierzę w coś takiego jak powołanie, jakiś talent. Jakiś talent, który jest dany od Boga, jakieś zasoby, które mamy i które powinniśmy wykorzystać. Z drugiej strony, nigdzie nie jest powiedziane, że z chwilą narodzin wiemy, co jest naszym talentem. Czy nawet, nie wiem, kończąc studia, wiemy po prostu,
Znaczy, są oczywiście osoby, które są absolutnymi szczęściarzami i to wiedzą, że po prostu, okej, chcę się zajmować tylko tym i temu poświęcę swoje życie, czy swój czas, czy cokolwiek. Ale ja postarałbym się, jeżeli jeszcze tego nie znaleźliście, to wcale tym się nie przejmować w tym momencie, bo to jest trudne. Często ludzie, którzy mają 50, 60, 70 lat, w ogóle nawet tego nie dotknęli. Ale wykorzystałbym ten czas na taką totalną otwartość, uczenie się różnych rzeczy, rozwój. Nawet jeżeli wam się wydaje, że, nie wiem, stoicie, nie wiem, na bocznym torze, czy wasze życie nie wygląda tak, jak marzyliście, że powinno wyglądać, to też potraktujcie to jako jakiś dar, bo macie czas, żeby to jeszcze znaleźć, macie czas, żeby dużo rzeczy się nauczyć, wiele miejsc pojechać. To nie jest tak, że jeżeli nic się nie dzieje w tym momencie, to ileś tam dróg jest zamkniętych, bo to często się dzieje absolutnie, jest jak błyskawica, czasem się po prostu zdarza. A z drugiej strony też pamiętać o tym, że to wcale nie jest proste i to wcale nie jest łatwe znalezienie tej swojej drogi, tego swojego powołania, tego, czym naprawdę się chcecie zająć i to ludziom zajmuje bardzo, bardzo dużo czasu. Gdybym mogła, to mam taki cytat z pana książki. Więc jak pan pozwoli, to przeczytam. Okej, proszę bardzo. Teraz tak. Żeby zbudować wielką markę, markę opartą na wartościach, nie musisz kończyć studiów MBA, musisz tylko mieć dobrze poukładane w głowie i w sercu. I teraz tak, jak zrobić tak, żeby to było powkładane w głowie i w sercu? Okej. Ja myślę, że to, o czym rozmawiamy od samego początku, to poukładanie to jest ta odpowiedź na to, na ten wielki cel, na to swoje powołanie, na to, czym naprawdę się chcę zająć. Serce jest dosyć często brane w nawias, a w sercu jest ogromna mądrość. To często czuć, nie wiem, fizycznie, nie wiem, jak wchodzisz do jakiegoś miejsca i czujesz, że to jest dobre miejsce. Albo spotykasz jakichś ludzi i czujesz jakieś drżenie, nie wiem, jakieś pobudzenie, wiesz, że to są dobre osoby. Gdybyś była na poziomie głowy, myślała o tym racjonalnie, to bardzo dużo czasu by ci to zajęło. A serce ci mówi od razu, to jest to. A więc nie wiem, jeżeli mógłbym coś poradzić, to naprawdę, żeby tego serca się słuchać. Ale tak na dobrą sprawę, to nie wiem, czy w tym świecie, który tak bardzo się szybko zmienia i tak ciągle zaskakuje, są jeszcze jakiekolwiek rady. Chociaż ta rada z sercem na pewno pomaga zachować zdrowie psychiczne, bez dwóch zdań. Bardzo ważne, bardzo ważne. A jeżeli chodzi też o swoje talenty, o swoją osobowość, to też z tego, co wiem, istnieje tak 12 archetypów. I jakby wiemy, jak odnaleźć, jak dopasować odpowiedni archetyp do marki, a jak odnaleźć swój archetyp, w sensie wiemy niby, że mamy takie charakterystyczne cechy, jakieś sposoby zachowania, aczkolwiek nie wiemy do końca, kim jesteśmy z tych archetypów, a według mnie takie jakby wzory mogą pomóc nam po prostu w odkryciu jakichś swoich własnych ja, których tak naprawdę na co dzień nie zauważamy. Znaczy, okej, archetyp potraktowałbym jako punkt wyjścia, ale często jest tak, że możecie tworzyć własne archetypy, że możecie te archetypy mieszać, ale to są podpowiedzi związane, nie wiem, z tym, jakiego rodzaju aktywności wam dają energię, co robicie lubić, czy energię czerpiecie z przebywania wewnątrz jakiegoś, nie wiem, budynku, czy z bycia na zewnątrz. Czy energię czerpiecie z zadań, czy energię czerpiecie z ludzi. To są setki jak gdyby rzeczy. To może być nawet wskazanie muzyka, której słuchacie. Nie wiem, kolory, które lubicie, bo te archetypy, one są de facto bardzo konkretne i tam można przyporządkować, nie wiem, odpowiednią muzykę, kolory, barwy, dźwięki, po prostu wszystko.
Ale też trzeba pamiętać, że nie musicie mieć jednego archetypu. Tych archetypów może być kilka. I co też jak gdyby ważne, to w zależności od tego, na jakim etapie życia jesteście, to te archetypy się mogą zmieniać. Często jest tak, że ludzie mają po dwa lub trzy archetypy, ale w różnych okresach życia, nie wiem, jeden archetyp jest archetypem wiodącym, a te inne są jak gdyby w tle. To też się często zmienia w tym momencie, nie wiem, jak się zakłada rodzinę, albo się pojawiają dzieci, czy dziecko, to też jest ciągle jak gdyby wieczna podróż bohatera i te archetypy też się mogą zmieniać, ale one w jakiś sposób na pewno pomagają. Bardziej pomagają chyba niż przeszkadzają. Mhm. Istnieje takie pojęcie jak strefa komfortu. I jakie jest pana zdanie co do tego, czy musimy jakby wychodzić, zostawiać tą strefę komfortu, czy jednak musimy tam zostać, ponieważ jesteśmy i czujemy, że to jest nasze, że przebywamy w takich warunkach, które są komfortowe dla nas i po co w ogóle z tego wychodzić, ze stanu swojej zony komfortu, otoczenia. Okej, to jest tak, że ja patrzę na to w taki sposób, że okej, będąc w tym miejscu, w którym jestem teraz, powiedzmy, i w którym się czuję komfortowo, na pewno nie spotkam nowych, innych ludzi. Na pewno nie przetestuję, nie wiem, nowych sposobów myślenia, rozwiązywania problemów. Na pewno, nie wiem, nie zarobię większych pieniędzy, nie zrobię jakiegoś większego interesu. Patrzę w ten sposób, bo okej, w tej strefie komfortu masz wszystko to, co dobrze znasz. A cały świat, który jest jednym wielkim nieznanym, gdzie są nowi ludzie, nowe pomysły, nowe idee, nowe przedsięwzięcia, jest na zewnątrz tego. Wiadomo, że każdy z nas potrzebuje tej przestrzeni bezpieczeństwa. Ale prędzej czy później sami poczujecie, że dobrze się z tego ruszyć, że fajnie by było coś spróbować innego. I często ludzie, którzy przechodzą jakieś, nie wiem, kryzysy albo, nie wiem, załamania, nie wiem, pojęcie wypalenia zawodowego, to bardzo często mocno się przejawia tym, że oni mają ogromną potrzebę zmiany miejsca. Podróży gdzieś, nie wiem, przeprowadzenia się w jakieś nowe miasto, przeprowadzki, czegokolwiek, zmiana miejsca. W ogóle przestrzeń, myślę, że jest świetnym pojęciem, bo ta przestrzeń też często bardzo dużo nam po prostu daje, ale okej, jeżeli wyjście z tej strefy komfortu jest zawsze trudne, ale im częściej, im więcej z niej wychodzicie, tym więcej się nauczycie. Tym więcej poznacie nowych ludzi, nowych miejsc. I często jest fajnie, naprawdę, próbować rzeczy, których nie umiecie, nie potraficie zrobić, bo tylko wtedy nauczycie się czegoś nowego. A jak na przykład mamy coś takiego, że czujemy, że możemy, że mamy pewne, że nawet nie mamy pewnych możliwości, żeby wyjść z tej strefy komfortu i są pewne przeszkody, nie wiem, pewne zewnętrzne czynniki, które nie mogą pomóc nam, żeby wejść stąd. Jakby jak przy tym wszystkim być sobą i jednak dążyć do tego celu i próbować jednak wejść z tej zony komfortu, nie biorąc pod uwagę fakty to, że otoczenie zewnętrzne i pewne możliwości, które mamy tu i teraz, albo nawet za miesiąc, nie są takimi korzystnymi dla tego, żeby zrobić to, żeby się odważyć. Czas, świat, ludzie, wszystko zawsze będzie przeciwko. Nigdy nie jest dobry czas, żeby, nie wiem, coś spróbować, żeby coś zacząć. Zawsze jest ciężko, zawsze jest pod górkę. I to, wierzcie mi, nigdy się nie zmieni. Czy macie 20 lat, 30, 40, 50 czy 60, zawsze jest wszystko po prostu w złym momencie, w złym miejscu. Zawsze jest ciężko, zawsze jest pod górkę. Ale to tak jest. Już ta sama świadomość tego, to już daje bardzo dużo, bo na dobrą sprawę nigdy nie jesteście gotowi, nigdy nie ma stanu idealnego, żeby coś zrobić, żeby coś zacząć. Zawsze jest za mało czasu, za mało zasobów, za mało ludzi. Zawsze jest źle, zawsze jest nie tak, jak powinno być. I zawsze jest ciężko, ale nawet mając świadomość tego i próbując, to już jak gdyby
dużo daje. Nie wiem, sobie przypominam ze storytellingu ten schemat podróży bohatera. Mhm. Bohater nigdy nie jest gotowy na podróż. Zawsze musi dostać kopa, za przeproszeniem, w tyłek, żeby ten dom, tą swoją strefę bezpieczeństwa opuścić. Ale to nigdy nie dzieje się dlatego, bo on tak chce. On jest do pewnych rzeczy zmuszany. Okej, jeżeli byście byli w stanie sami się do tego zmusić, nawet, że... Nie wiem, to jest trochę tak jak z budową domu. Nie wiem, ktoś mi kiedyś mówił, że... Okej, zakładał, że budowa domu będzie kosztowała X i rozmawiał z kimś tam, nie wiem, ze swoim ojcem czy dziadkiem i powiedział, że ma, nie wiem, ten zasób to jest X i czy ma zacząć budować. I ten dziadek tak mądra osoba powiedział, tak, oczywiście zacznij. I tam po 2 latach się spotkali, czy po jakimś czasie on mówi, dziadku, po prostu, ale to potrzeba, nie wiem, 2X albo 3X. A dziadek mówi, okej, ja wiem o tym, ale jakbym ci powiedział, że tego potrzeba, to byś nigdy nawet tego nie zaczął, a teraz to musisz skończyć, no. To trochę w ten sposób, no. Dla tych, którzy się zaciekawili tym, że jest pan też wykładowcą Collegium Civitas, o czym tak ogólnie są pana zajęcia i co może z tego... O czym są moje zajęcia? Okej, to najpierw by było chyba spytać studentów, o czym są moje zajęcia. Ja mam 2 przedmioty, które wykładam, które prowadzę. Jeden przedmiot to jest brand storytelling, ale w sumie to jest bardziej storytelling i narracja. A drugi przedmiot to jest design thinking. Myślę, że jeden i drugi przedmiot jest bardzo mocno oparty na improwizacji, na pracy warsztatowej. Przy czym w narracji chodzi o stworzenie narracji, która porywa de facto, która w jakiś sposób organizuje chaos. A w myśleniu projektowym chodzi o przetestowanie narzędzi i sposobu myślenia projektantów. Ale myślę, że najlepiej to ty byś o tym opowiedziała, bo uczestniczyłaś w tych zajęciach. Tak. Ze storytellingu. To. Serdecznie polecam. Co one ci dały? Co? Tak z ciekawości. Chyba przede wszystkim lepsze zrozumienie samej siebie. Okej, to dużo. Pewne nie wiem, jakieś sposoby zachowania na dzień taki codzienny, tak? Mhm. I też chyba zrozumienie tego, że czasami musimy bardziej słuchać siebie i o tym, żeby spróbować jednak iść do tego swojego powołania, tak? Do tego, co my czujemy. I też głównie przez próby, tak, przez prototypowanie nawet własnego życia, tak, poprzez metodę, być może czasami próby błędów, ale jednak dążyć do tego, co my chcemy osiągnąć. Więc chyba to tak najbardziej z tego, co mi pierwsze przyszło super, do głowy. Super. Dziękuję bardzo. To ja też dziękuję. To miłe. I na sam koniec chciałabym, żeby jakieś, nie wiem, jakieś krótkie porady dla studentów, ale nie tylko, dla wszystkich, którzy nas słuchają, o tym, o głównie taki temat jest motywacja, inspiracja i pewien takie zewnętrzne i wewnętrzne taki ogień, nie wiem, jakiejś pasji. Mhm. Myślę, że ciało jest bardzo ważne, że po prostu kwestia aktywności fizycznej, spania, zachowanie jakiejś higieny psychicznej jest mega, mega ważna. Myślę też, że pamiętajcie, że czas jest ważny, ale z drugiej strony też nie panikujcie, gdy czujecie w jakiś sposób, że ten czas tracicie, bo de facto nie tracicie tego czasu, tylko go wykorzystujecie po prostu w inny sposób. A trzecie, starajcie się testować, doświadczać różnych rzeczy. I myślę też, że dobrze jest patrzeć na takie rzeczy, które wam dają energię, które wam dają pobudzenie, które sprawiają, że czujecie, że unosicie się nad ziemią. Bo de facto to o to pod koniec dnia chyba chodzi. Mhm. Nie wiem, czy to były dobre rady, czy złe, ale tak na szybko to bym chyba takie dał.
nie ma chyba takich dobrych i złych, są jakieś prawdziwe. Ja dziękuję bardzo za taką rozmowę. Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie. I moi drodzy, pamiętajcie o tym, że energię trzeba nie tylko umieć odnaleźć, ale umieć zachować, a w tym zawsze wam pomoże mój podcast Mind Energy.